O zabranie głosu prosimy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam dzisiaj dla Państwa dobre wiadomości. Powstał już Komitet Budowy Pomników. Mam nadzieję, że nieopodal tego miejsca z tej i z tej strony staną w ciągu jakichś 2 lat 2 pomniki. Te, o które zabiegaliśmy. Dla których przychodziliśmy tutaj. Co miesiąc, już przeszło 6 lat, że sprawa upamiętnienia zostanie otwarta, bo mimo, że różnego rodzaju tablic, pomników nawet jest w Polsce wiele, to te warszawskie, mam taką nadzieję, sądzę, że wielu z nas ją ma, otworzą drogę do kolejnych. Musimy o tej wielkiej tragedii pamiętać. I musimy pamiętać o pierwszym prezydencie, który wysoko podniósł sztandar wolnej, niepodległej i godnej Polski. A takim prezydentem był Lech Kaczyński. Ale tych dobrych wiadomości jest więcej. Mamy z jednej strony śledztwo, prawdziwe już na poważnie śledztwo w sprawie Smoleńska, a z drugiej strony pracuje komisja. Komisja powstała dzięki Antoniemu Macierewiczowi. Państwa, rzeczywiście Antoniemu Macierewiczowi trzeba dziękować i jeszcze raz dziękować. Nie stalibyśmy tutaj dzisiaj w takiej sytuacji, w takim nastroju, gdyby nie on. Powtarzam, jesteśmy mu winni ogromną wdzięczność. Zresztą za to, co robi w Polsce od co najmniej 40 lat, a nie tylko za ten ostatni okres. Mam nadzieję, że licząc czas z naszymi marszami, tymi mszami w katedrze, niewiele ich będzie, kiedy usłyszymy już prawdę, przynajmniej taki wstępny zarys prawdy o tym, co się zdarzyło. I to będzie w dziejach naszego narodu wielki dzień. Ale to będzie także wielki dzień dla nas wszystkich. Dla tych, którzy nie zapomnieli, którzy trwali i którzy w końcu, jestem przekonany, zwyciężyli już i będą zwyciężyć. Ale musimy pamiętać, że zwycięstwa nie przychodzą łatwo, że często bywają nietrwałe. I dlatego musimy iść dalej. Musimy tu być za miesiąc, za 2, za 3, za rok, nawet za ileś tam lat. Musimy, bo zawsze będą ci, którzy prawdzie się sprzeciwiają. I zawsze będą ci, którzy łatwo tym, o których powiedziałem przed chwilą, ustępują. Może nie z własnej woli, może nie z własnej winy, tylko ze słabości, takiej zwykłej ludzkiej słabości. I dlatego ten wysiłek, który czynimy, o trwanie, ta wierność, musi być ciągle, musi iść z nami. Musi iść z nami, bo tylko wtedy możemy być pewni, że to, co sobie zamierzyliśmy, co zamierzyliśmy sobie 6 lat temu, zostanie do końca zrealizowane. I będzie trwało. Będzie trwało jako owoc tego wielkiego wysiłku nas i wielkiego wysiłku tych wszystkich, którzy choćby w modlitwie trwali z nami. I będzie to także wielkie zwycięstwo naszego narodu. Zwycięstwo
odzyskanej godności, umocnionej niepodległości, zwycięstwo wolnej Polski. Dziękuję bardzo.